Krzysztof Kometa, legenda polskiego jazzu i muzyki filmowej, napisał przepiękną kołysankę pod oryginalnym tytułem Sleep Safe and Warm, znana jako Rosemary's Lullaby, po polsku kołysanka Rosemary. Potoczna nazwa wzięła się stąd, ponieważ utwór stanowił motyw przewodni filmu Romana Polańskiego pod tytułem Dziecko Rosemary. Posłuchajcie wersji, której dzisiaj Was nauczę. Utwór jest na 3/4, dlatego każdy takt liczymy do 3. Jesteśmy w tonacji c-moll. Zobaczmy, co gra lewa ręka. Od razu będę liczyć. Lewa ręka zaczyna od dźwięku C. Raz, dwa, trzy. 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 Raz, dwa, trzy, 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 raz. Dwa, trzy, raz, 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 dwa, trzy. Prawa ręka zaczyna od dźwięku G. Raz, dwa, trzy. 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 Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Jeśli chcecie nadać przestrzeni w utworze, możecie używać pedału synkopowanego. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to koniecznie zobaczcie. Tam wytłumaczyłem, w jaki sposób go stosować. A teraz, kochani, specjalnie dla Was, dla moich subskrybentów, zagram ten utwór jeszcze raz z kilkoma dźwiękami improwizowanymi.